Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga inaczej niż przeze mnie. To są słowa Jezusa. I nie ma czegoś takiego jak wiele dróg do Boga. Nie ma czegoś takiego, że każdy może sobie wybrać, jaką drogę chce. Jeżeli chcesz spotkać prawdę, jeżeli chcesz mieć życie, to prawdą i życiem jest Jezus. Jeżeli chcesz poznać Boga, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to drogą do Niego jest Jezus. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to popatrz na Jezusa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to przeczytaj sobie, jaki był, gdy chodził po tej ziemi. I On się nie zmienił. Zmieniło się tylko to, że wtedy był tutaj fizycznie, a teraz jest tutaj w swoim duchu. Ale Bóg się nie zmienia. Bóg jest taki właśnie, jakim Go Jezus przedstawił. Jezus, gdy chodził po tej ziemi, uzdrawiał i uwalniał. I na koniec dał się swojemu stworzeniu zmasakrować, ubiczować, cały zakrwawiony, poszedł na krzyż i tam umarł. Jeżeli myślisz, że cierniowa korona to był taki delikatny, miły drucik, to się mylisz, bo cierniowa korona to były długie kolce, które wbiły mu się aż do czaszki. Jeśli myślisz, że to był przystojny facet w eleganckiej przypasce na biodrach, to się mylisz. Bo on umierał tam nago i był jednym kawałkiem mięsa, z którego spływała krew. Tak wyglądała śmierć Chrystusa. I ta śmierć dokonała się za ciebie, Jolu, Adasiu, Tadeuszu, Kasiu, za ciebie. I podstaw tutaj swoje imię. Ta śmierć dokonała się za ciebie. I podstaw tutaj swoje imię. Możesz ją odrzucić. Masz ten straszliwy wybór, że możesz to odrzucić. Ale masz też ten przywilej i zaszczyt, że możesz to przyjąć. Tę prostą Ewangelię, którą może zrozumieć nawet dziecko. Że Bóg stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i pokonał śmierć. Jeśli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Cała Ewangelia. W tym jednym zdaniu jest cała Ewangelia. Masz ten przywilej, że możesz to przyjąć. Bo Bóg to zrobił dla ciebie i wyciąga dzisiaj do ciebie swoją rękę. Naszymi ustami składa ci ofertę. Możesz to przyjąć. Nie głosimy ci Kościoła, nie głosimy ci denominacji. Głosimy ci żywego Chrystusa, który realnie może przemienić twoje życie. Życie z Bogiem nie jest nudne. Życie z Bogiem to nie są jakieś paciorki na kolanach w jakiejś zimnej świątyni. Życie z Bogiem to jest przygoda. To jest chodzenie w mocy każdego dnia. Tak jest życie z Bogiem. Jeśli masz inny tego obraz, to diabeł cię okrutnie okłamał, a ty to łyknąłeś. Życie z Bogiem jest fascynujące, ale prowadzi do Niego krew Chrystusa i nie ma innych możliwości. Jeśli chcesz spotkać Boga, to potrzebujesz spotkać Chrystusa. To jest bardzo proste. Nawet 5-latek może to zrobić, nawet 3-latek może to zrobić. Bóg to tak urządził, żeby każdy mógł Go przyjąć i nikt nie miał wymówki. Każdy może narodzić się na nowo i nikt nie ma wymówki, jeśli tego nie zrobił, a słyszał Ewangelię, ty ją słyszałeś. Właśnie teraz ją słyszałeś, właśnie teraz ją słyszysz i będziesz słyszał jeszcze od innych. Zasłużyłeś na śmierć, bo karą za grzech jest śmierć, ale nie musisz umierać. Możesz wybrać życie. Wystarczy tylko, że się ukorzysz. Wystarczy, że schowasz swoją pychę do kieszeni i że się ukorzysz. I powiesz Mu, potrzebuję Cię. Wierzę, Jezus, że Ty jesteś tym, który przyszedł, by mnie zbawić. Biorę ten dar. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Wszystko. Tego potrzebujesz. Zrobiłam to 27 lat temu i nigdy tego nie żałowałam. I Bóg zawsze był wierny i jest wierny. Byłam w depresji, miałam myśli samobójcze, po prostu czołgałam się przez to życie. Wszystko, co oglądały moje rzeczy, nie niosło sensu, bo wszystko było doraźne. Nawet jakieś wydawałoby się szczytne cele, tak naprawdę okazywały się gonitwą za wiatrem.
Co z tego, że zrobisz karierę? Co z tego, że będziesz miał 5 samochodów? Czy 7 będzie cię tak samo cieszył? Co z tego, że dzisiaj może jesteś silny, wysportowany i zadowolony, ale twoje ciało w pewnym momencie stanie się niedołężne? Wszystko jest przelotne, wszystko jest chwilowe. Może jesteś sportowcem, który zdobywa trofea i co z tego? Kiedyś będziesz starcem i później umrzesz. I co wtedy z tych medali? Wszystko jest doczesne i chwilowe. Nawet nie wiesz, czy dożyjesz jutra. Bo dzieci umierają, bo nastolatki umierają. Nie tylko starcy odchodzą z tego świata, wiesz o tym. Życie ludzkie jest tak kruche, może ci pęknąć żyłka w skroni i cię nie będzie. Więc zainwestuj w to życie w coś, co ma wartość. Wieczność ma wartość. Wieczność z Bogiem ma wartość. Wieczność w Chrystusie ma wartość. Żadna inna wieczność nie jest tak naprawdę życiem. Bo tylko w Chrystusie jest życie. Poza Chrystusem jest śmierć. Póki chodzisz po tej ziemi, doświadczasz tylko jakichś jej symptomów. A to choroba, a to bieda, a to jakiś ból. To wszystko są symptomy śmierci. Ale jeżeli nie pojednasz się z Bogiem przez Chrystusa i opuścisz w takim stanie to swoje fizyczne ciało, to będziesz w wiecznej śmierci. To będzie straszne. Nie chciej tego. Ja cię proszę, nie chciej tego. Nie chciej tego, poważnie potraktuj to, co tutaj słyszysz. Niech te słowa brzmią w twoich uszach i nie dają ci spokoju, dopóki nie podejmiesz tej decyzji, tej przez wielkie T. Czyli dopóki nie wybierzesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Bo dopiero wtedy będziesz bezpieczny. Nic innego cię nie uratuje. Nic innego cię nie uratuje. Istnieje niebo, istnieje piekło, nie ma czyśćca. Jest albo to, albo to. Tutaj decydujesz, po tej stronie bytu. Po drugiej stronie bytu będzie już tylko owoc twojej decyzji po tej stronie bytu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Nie ma nic ważniejszego. Nie ma. Żadne zakupy, na które się śpieszysz, nie mają znaczenia. Żadna kawa, którą tutaj pijesz, nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, gdzie będziesz w wieczności. Dobrze ci życzę, dlatego ci to wszystko mówię dzisiaj. Dlatego tutaj jestem, bo ci po prostu dobrze życzę. Дорогие друзья, мы здесь сегодня вечером, потому что мы хотим вам рассказать, что есть спасение в живом Боге. Мы вам хотим сказать, то, что единственный путь к Богу – это Иисус Христос, потому что Он настоящая жизнь, Он источник жизни, Он истина. И ты, если Его не примешь в этой жизни, ты попадешь в ад. Потому что существует такое, как небеса, и существует такое, как ад. Единственный путь к Богу – это Иисус Христос. Он стал человеком, Бог стал человеком, чтобы спасти человечество, чтобы спасти человека, каждого из вас. У каждого из вас есть выбор. Każdy może obratyca k Bogu, każdy może smiryca przed Nim i przyjąć Go jak swojego Gospoda i Spasiciela. To nie trudno. Prosto нужно powierzyć to, co Jezus Chrystus zrobił dla Ciebie na Chrystie. Prosto нужно powierzyć, że Bóg stał człowiekiem, że On żył bezgrzesznej życiu, że On umierł za Twoje grzechy, żeby Ty mógł żyć, że On воскрес. Победил смерть, и что в нем жизнь. Если ты его примешь как ребенок, искренне, из сердца, если ты его примешь, если ты поверишь в него, ты будешь жить здесь хорошей жизнью, потому что жить с Богом – это приключение, это не скучно. Жить с Богом очень интересно, потому что это Бог силы, это не какой-то
дедушка, где-то там далеко, он просто здесь с нами, он любит тебя. У него есть сила, и он хочет, чтобы его дети пользовались эту силу. Поэтому, если ты его примешь, то твоя жизнь будет очень интересная. И ты будешь без опасности, у тебя будет мир. А когда умрешь, пойдешь на небеса и будешь с ним в вечности. Я тебя прошу, подумай об этом всем, что здесь сегодня слышишь. Потому что жизнь человеческая, она очень короткая. Ты сегодня живешь, но не знаешь, что будет завтра. А если ты примешь Иисуса как своего Господа и Спасителя, ты будешь просто в безопасности, не будешь бояться, будешь жить спокойно. У тебя будет радость. Я не говорю, что все будет отлично. Конечно, есть разные вещи, через которые человек проходит, когда живет. Но просто ты будешь по-другому относиться к сложностям и проблемам в твоей жизни. Совсем по-другому. Иисус, Он возвращается на эту землю. Он возвращается, как Царь царей. И Он тогда вернется как судья. Покаяться можешь сейчас. Сейчас можешь его принять. Сейчас можешь смириться. Когда он вернется, будет слишком поздно. Потому что он придет сюда обратно, чтобы судить. Поэтому подумай очень хорошо, очень серьезно об этом всем, что ты сейчас услышал. Просто приди к Иисусу и скажи ему: Господь, я верю в это, что ты сделал на кресте. Я верю, что ты Бог, что ты стал человеком, чтобы спасти меня, что ты умер за меня, что ты воскрес, что ты победил смерть. И я принимаю тебя как Спасителя и Господа. И я тебя люблю. Если это сделаешь, будешь в безопасности и пойдешь на небеса.